Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na Paladyna, ostatnio mieliście z niego odcinek, ale był on nagrywany dość mocno na zapas, można tak powiedzieć. Zresztą jak sami widzicie po levelu, dosyć szybko nam się tutaj zwiększył od ostatniego odcinka, właśnie z tego powodu, że tamten był nagrywany na zapas. No i co, dzisiaj sobie spróbujemy coś tutaj w tych lochach poklikać na tym Paladynie demonkom i co chwilę co tutaj wysyła na Discordzie jakiś screen. Tu mu siadł Westeros, tu mu siadł na przykład 13 piętro, jeszcze jeden poziom, my mamy 9, on już ma 10 na 10, więc no co chwilę mnie tutaj zachęca, także my dzisiaj sobie też spróbujemy coś tutaj właśnie podziałać, zwłaszcza że tak zbytnio nie wiedziałem co dzisiaj nagrać, no bo czekamy na ten weekend epicki. Jutro mam w planach ze S38 zrobić taki maratonik dwóch odcinków, gdzie w jednym się będziemy przebierać i on będzie koło południa, a o 18 będą lochy właśnie z tego łowcy, a w sobotę mam w planach zrobić to samo, z tym że z wojownika, z tym, no zobaczymy jak to wyjdzie, mówię, ale taki jest wstępny plan. Na wstępie jeszcze zachęcam do zostawienia kciuka w górę, bo wczoraj pod tym filmem, gdy właśnie powiedziałem, że może skończę ten maraton, że coś tam, no to bardzo się wzięliście w garść i w tym momencie po około 15 godzinach tam wrzucenia od filmu jest już ich prawie 400, a prosiłem o 350, także chyba wam trzeba o tym przypominać na początku, więc tego kciuka w górę zostawcie. Dobra, na wstępie pokażę wam tutaj, a nie, nie pokażę wam, dobra, nieważne, padł mi tutaj jedno właśnie to 13 piętro, ale niestety zapomniałem zapisać, myślałem, że mam zapisany, szczerze mówiąc, zapomniałem go zapisać, więc tylko to się zmieniło w zasadzie od ostatniego odcinka, jeżeli chodzi o lochy. Padł mi tutaj za darmówkę, no oni naprawili ten pancerz tego paladyna ostatnio, bo był problem. O co to chodziło z tym problemem, już w sumie nawet nie pamiętam, coś tam było, że nie naliczało tych 40% czy coś takiego. W każdym razie no ten paladyn dostawał mocno w ciry, nawet ja tutaj widziałem, że tak jak zazwyczaj jestem przeważnie w top 10 serwera, tak byłem w top 20, ledwo czasem nawet niżej, bo od każdego dostawałem właśnie wpiernicz z uwagi na to, że ten pancerz był zepsuty. Dobra, tutaj jakąś misję możemy sobie wziąć w sumie, bo dlaczego by nie? Eku i tak mamy na awkę cały czas dobre. No i sobie zagramy kostkami standardowo. A właśnie, wbiliśmy tutaj wczoraj bodajże 20 kopalnię, także też będziemy sobie chcieli, jeżeli chodzi o tą kopalnię, wykopać tego peta, który właśnie tam jest z ziemi. Natomiast no muszę tutaj trochę kamienia podrobić, mam nadzieję, że te kości, no tu na razie mi dają same drewno, ale będę jeszcze chciał kółkiem zakręcić i właśnie od razu tam lecieć, żeby spróbować właśnie tego peta wydobyć, bo na styk po prostu tą kopalnię zrobiliśmy, nie? Zaraz wam tam zresztą pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te nasze surowce. No tutaj 1 200 000 to wcale nie jest tak dużo, no ale okej. Jakieś kryształy, no i koniec. Jak to tutaj wygląda? No mamy te 1 200 000, co wygraliśmy, a wydobycie kosztuje 1 500 000. Dobra, no liczmy, że koło nam sypnie trochę tego kamienia. Od razu sobie weźmiemy, no nie będziemy czekać na jakieś tam levele czy coś, bo mówię, będę chciał spróbować. No dobra, mamy tutaj na kilka szukań klejnotów, powiedzmy. No i mamy duży czarny, to też jest ok. Taki też był plan. No mamy mały czarny, no to jest już gorzej. Czerwony. Dalej, no niestety na zręczność. A, nie mamy miejsca w plecaku, okej, okay, ja tu muszę w ogóle sobie posprzedawać, o, do wiedźmy, to powinienem w ogóle od tego zacząć. No i tutaj ten czarny 501 sobie oczywiście podmienimy, mamy tutaj jakieś 404, 410, w broni mamy dość dobry, więc podmienimy sobie oczywiście tego, da nam prawie 100 stat. Dobra, no wracamy tutaj, jajeczko może, no niestety nie. I co, i ostatnie szukanie tak naprawdę. I jest jajko, dobra, z ostatniego szukania, super. No na razie nie możemy, brakuje nam 250 tysięcy kamienia, więc sobie poczekamy, ale okej, więc to nam się akurat udało. No na razie tutaj nie mam jedzonek, zaraz tutaj do tych pupili przejdę. No ale spoko, od razu sobie przejdziemy na tego szczerbuna, na razie olejemy. Dobra, co tutaj dalej? To załatwione, jaką my mamy misję, pobij przeciwnika gołymi rękami, więc oczywiście to sobie zrobimy. Poszukamy tutaj kogoś, załóżmy na 500 pozycji, to akurat nie jest istotne, dobra, cyk, zrobione. I teraz powinniśmy poszukać sobie czegoś do kibelka, to posprzedajemy, tu jakieś potki to oczywiście nam się przydadzą, bo dlaczego by ich nie brać. Tu mamy jakieś gemiki, ale one są dosyć słabe, może je damy w sumie zwiadowcy, co on tutaj ma? No on tutaj ma ponad 300, także całkiem niezłe.
ale mimo wszystko ten mu możemy na przykład podmienić i to jest 394, więc może tutaj komuś innemu, no na przykład wojownikowi, bo on tutaj ma dużo na siłę, więc jakiś słaby na siłę mu zamienimy po prostu na czarny. Ten jest najsłabszy, dobra, może być. Okej, okay, szukamy czegoś do kibelka, jakiegoś epika, żeby go po prostu spuścić w tym właśnie kiblu. No mamy jakąś broń na wszystkie cechy, wszystko jedno, grunt, żeby aura była, dobra. Od razu rozmontowanie leci. Tutaj czy mamy jakieś tanie itemki? No one kosztują po milion, te na dole. I co tutaj? Tutaj, dobra, możemy to, akurat mamy trzy miejsca, to i to, niech będzie, dobra. Czyli tak, karczmę mamy z głowy, tutaj mamy z głowy. To sobie już robiłem reset rano, bo kupca sobie obskoczyłem i tutaj już rozbudowałem, dobra, dalej. A rękę możemy poklikać na szybko, dlaczego by nie, i tak tych leveli zapewne dzisiaj dużo nie wbijemy, o ile w ogóle jakieś. No mam cichą nadzieję, że ten Esteros nam padnie, to 13 piętro nie wiem, no ale zobaczymy, oj dobra, już tam było 10. Dobra, kowal jest obskoczony, tych mamy dobrze tutaj wyposażonych. Jak tutaj, jeżeli chodzi o czary, czy coś mam źle? Nie, wszystko mam ok, dobra. Czyli tak, tu zrobione, ok, lecimy do petów. No w petach, jak widzicie, jeżeli chodzi o te karmienia, no to nie jest tutaj kolorowo, nawet już po zakręceniu kółkiem, no jeszcze na pewnie zawki wypadnie coś, ale i tak już te walki zrobię, żeby to było z głowy. Co dzisiaj światło? To światło akurat nas nie robi, bo światła mamy akurat bardzo, bardzo dużo. Dobra, kogo my tutaj możemy zaatakować? No spróbujemy tą wodą, udało się. Teraz mamy jeszcze słabszego przeciwnika, więc spróbujemy ziemią. Siadło, dobra, tutaj spróbujemy tym, o, tu jest bardzo mocny, no i jego spróbujemy ogniem, bo ten ogień mamy dosyć silny, czy nam się uda? Udało się, dobra, super, i znowu mamy światło na światło, teraz dosyć blisko, ale dobra, udało się, 5-0, więc to akurat jest strasznie spoko. Tutaj ten portal możemy walnąć 54%, no za wiele, chociaż nie, no trochę mu zabraliśmy w sumie, nie można powiedzieć, że nie. Dobra, dobra, no do lożków oczywiście zaraz przejdziemy, tutaj na razie nic nie robimy, w zasadzie to by można coś rozbudować, na przykład to eko, bo chyba i tak, tak czy siak tutaj na razie tej kopalni nie będziemy ruszać, bo będziemy czekać aż nam po prostu wszystkie gemy wypadną do postaci, coś takiego jak robiliśmy na berku, tak też zrobimy tutaj po prostu, więc może ten kamieniołom sobie machniemy na kolejny grunt, żeby tutaj się co chwilę coś budowało, dobra, lecimy dalej, no podziemie jak widzicie mam już rozbudowane na maksa. Kopalnia złota teraz już mam na 16, no i teraz zbieram duszę, aby ją można było sobie machnąć na 17, no wcale to nie jest takie tanie jak sami widzicie, także powolutku sobie te dusze ciułam. Okej, kto tutaj ma największy level? Alvaro ma 373 i chyba nikt nie ma większego, więc sobie po prostu Alvaro tutaj zwabimy do tego podziemia. I tak, myślę, czy wam wszystko powiedziałem w sumie na starcie to, co chciałem. Chyba tak, chyba wiecie dokładnie, jaki jest plan na weekendzik, ten epicki. Wiecie też dokładnie, co i jak. Dobra, tutaj ataku na razie żadnego nie robimy, ale to tam machnie lider jakiś atak, bo ja tam teraz się akurat nie wczuwam zbytnio tutaj w te ataki, także nie chcę tutaj nic złego zaatakować. Tutaj sobie możemy machnąć oczywiście, no i nie widać portalu, ale powiem wam szczerze, że ja na ten portal na ostatnim odcinku z łowcy przypadkiem znalazłem sposób, że tutaj sobie bierzemy gildię, klikamy sobie na przykład to, wracamy sobie do gildii i portal nam się magicznie pojawia, więc taki sposób, jeżeli nie chcemy na przykład strony odświeżać, to mi na przykład podczas nagrywania bardzo pomaga. No dosyć sporo mu tutaj żeśmy zabrali, 33 miliony, więc nie jest źle. Kółkiem zakręciliśmy, więc chyba tyle. Wydaje mi się, że możemy sobie iść do lochów. No jak tutaj to wygląda? No tutaj nam depcze po piętach jakiś Dermoeman. Kolejny tutaj Ariach ma też 3-5-3, zobaczcie. Co tutaj dalej? No i Demonko. Demonko ma już 3-5, prawie 3-5-7, więc prawie na 3 levele nam odskoczył, na 2,5 w sumie można powiedzieć. Także no musimy się tutaj wziąć w garść i coś próbować kliknąć. Zaczniemy od tego Uruka Urksi. Zobaczymy, czy on nam tu siądzie i będziemy oczywiście po kolei lecieć, jeżeli chodzi o te lochy. No i okej, okay, uruk nam padł dosyć szybko. Mamy jakieś tutaj, jakiś itemek po prostu, plus 10. No daje nam 20 milionów, ale my oczywiście go sobie zostawimy do kibelka, także niech sobie na razie leży. Dobra, lecimy dalej. Mamy węża ustnego.
Także tak, no mówiłem wam już dawno, że planuję sobie jakąś tam kamerkę zakupić do tych nagrań i ostatnio szukałem właśnie tej kamerki, ale powiem wam, że tak mocno ceny podskoczyły. Ja się głównie skupiam na Logitechu C20 Pro chyba. Chyba to był taki model, o ile się nie mylę, bo to jest jednak taka w miarę w przystępnej cenie, a przynajmniej była, i z dobrą jakością nagrywania. No ale niestety nie jest z nią tak kolorowo obecnie, przez to, że jest taka sytuacja, jaka jest, przez to, że są te elekcje, że dużo osób się kontaktuje między sobą właśnie przez kamerki i tak dalej. No to niestety strasznie te ceny poszły w górę. Jak ja tam patrzyłem tą kamerkę z 2 miesiące temu, jak już tak powoli mi się rodził w głowie pomysł, żeby właśnie z kamerką nagrywać, tam było 1 200 000, ta kamerka tam można było wyrwać za około 300 zł, natomiast w tym momencie jest do kupienia za chyba najtaniej, widziałem 550 czy tam nawet 600, także no niestety będę musiał się, jeżeli chodzi o kamerkę, wstrzymać, no bo nie ma co przepłacać przez to, że teraz tam sklepy wykorzystują to, że właśnie jest popyt na te kamerki, no bo wiadomo, to głównie elekcje, na tych elekcjach tam kamerki są potrzebne, jak jakiś sprawdziany czy coś, dobra, padło, super, dlatego też na razie się po prostu wstrzymamy, ale oczywiście będzie, więc z tym jakby nie ma problemu. Dobra, tu mamy zwiadowcę i ten zwiadowca, no też mu tutaj co chwilę zostałem jakieś bliskie próby, ale wydaje mi się, poczekajcie, on ma 23 niecałe tysiące zręczności i 100 prawie 30 milionów HP, a tamten ile miał? Zapisało nam się to w ogóle? Tak, zapisało nam się. To był mag w ogóle, to nawet nie wiedziałem. Dobra, i dał nam już prawie 300 milionów expa, więc to jest akurat super. No i co, no spróbujemy tutaj na niego ze 100 grzybków do 3430. Popróbujemy poklikać, a nuż się uda, no jednak ci zwiadowcy, jeżeli mamy szczęście, no to na tym paladynie nie są wcale tacy ciężcy, dlatego że ich dosyć mocno osłabiamy tym fireballem. No ale jednak ten to już może być za dużo, no już 2 piętra tego hemoridoru kliknęliśmy, więc zawsze coś, no tam zobaczcie, jaka mu bliska próba została. Także no on też by był może do kliknięcia, ale chyba nie jest wart, żeby aż tak tutaj go przyciskać. Także okej, dobra. No jeszcze tutaj na niego te 30 powiedzmy zużyjmy, a nuż się uda, że on by padł. Cały czas myślałem, że ten wężoustny to był zwiadowca, nie wiem czemu. Ale no okej, no widzicie, no tutaj co chwilę mu tak blisko zostaje, no on tutaj musi jakichś uników nie robić, my tutaj byśmy machnęli jakieś mocniejsze kryty i by siadł, ale okej, no może następnym razem. Przechodzimy do góry Olimp, mamy meduzę, która jest magiem, no ale ją, no tutaj zobaczcie, no co chwilę jej z tych 130 milionów HP, dobra, padło, super, ale zobaczcie, jak mało levela nam dała. To sobie będziemy zostawiać na razie, żeby było, jakbyśmy nie mieli miejsca, to coś tam posprzedajemy. No i tutaj mamy Atenę, no Ateny to już na pewno nie klikniemy, więc chociaż no to jest mag też, ale ona już tutaj o wiele mocniejsza jest, także dobra, ją na razie olewamy, lecimy dalej. Uświęcona tradycją szkoła magii, mamy tutaj Infernusy, czyli generalnie wojownika, który no jednak jako wojownik jest dosyć silny, ale no popróbujemy. Tutaj nam się swoją drogą misja skończyła, więc przy okazji możemy ją sobie tutaj kliknąć. No ta dosyć słaba. No co? No w sumie ta będzie najlepsza. Dobra, wracamy tutaj i jeszcze poklikamy, no tak do 3300 powiedzmy, bo oni tutaj nie wyglądają, jakby mieli paść. No co prawda z 300 milionów im tam zostaje często około 100, no ale jednak jest to jeszcze za mało, abyśmy mogli, no tam jakaś bliższa próba. No ale to nie jest berek, aby wiecie, aby tak tutaj sobie fajnie pocisnąć. No dawaj. Może... No tutaj mamy, wiecie, ten rozstrzał, że tak powiem, próba o wiele węższy, no bo jednak na berku, no to nam się trafi próba 20 hitów z rzędu i to siądzie. Natomiast paladyn, no to niestety jest, tak jak tam mi napisał Demonko, pod którymś z poprzednich odcinków, znaczy pod ostatnim odcinkiem z Paladyna, że to jest niestety karczma symulator, no bo taka prawda, no jednak te lochy tutaj już na tym poziomie bardzo jest nam ciężko je zbić.
No dobra, tego nawet nie będziemy próbować. Okej, wchodzimy do Esterosu. No i mamy tutaj tego bałwana i wilka. No Demonko już ich pokonał. Pokonał też następnego, jeżeli chodzi o ten Esteros. Także no będziemy próbować. No to jest nasz taki, można powiedzieć, główny cel na ten odcinek. No tam mu zostało dosyć niewiele. Ale okej, no spróbujemy. Spróbujemy go ciachnąć. Może nam się uda. Na niego to tutaj nawet z 250 tych grzybów będę chciał sobie złożyć, no bo dlaczego by nie. No i zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. 45 tysięcy siły, prawie 100 milionów HP, także no jest, są to dosyć duże wartości, ale mimo wszystko no mówię, no Demonko go tutaj pokonał na bardzo podobnych statystykach, więc no myślę, że byłby on do zrobienia. Tylko żeby nam jakaś fajna próba. No już tutaj na ostatnim odcinku się z nim męczyliśmy i tam też co chwilę nam zostawało blisko, ale jednak niewystarczająco, aby go pokonać. No więc zobaczymy dzisiaj, zobaczymy czy nam się to uda. No tam 4 miliony, to jest dosłownie jeden hitek jakiś taki mocniejszy. No i ten bałwan i wilk by nam padł. Dobra, padł, super. Mamy jakiś pierścionek, co nam ten pierścionek daje? Daje nam premię do złota i 4 statystyki. W sumie nam premii daje, zobaczcie, premii nam daje 26%, więc, ale i tak by nam to nie dało 50% z dwóch itemów. Także dobra, no będzie do kibla. W sumie to mogę te epiki sobie tutaj odłożyć, tutaj pierścienie, żeby jako tako to miało jakiś taki ład w tym ekwipunku. No bo ja teraz jak mam już tyle miejsca, to ja sobie po prostu zostawiam to wszystko. A w zasadzie wiecie co, skoro mam ten kuferek, a ja tutaj też coś mam odłożone, nawet nie wiedziałem, zobaczcie. To ja to sobie zrobię w ogóle inaczej. Tutaj sobie poukładam tak, tutaj sobie poukładam tak. Natomiast epiki będę brał tutaj. Tutaj będę trzymał epiki, żeby po prostu wiedzieć, że tu mam epiki, a w eku będę miał zwykłe itemki, bo już pewnie były w tym czasie jakieś czapki czy coś i ja zapominałem, że w tym kuferku w ogóle coś trzymam. Dobra, no padł nam ten Esteros, więc to jest akurat na duży plus. Także spoko, lecimy dalej. No i teraz mamy, o, Tom właśnie pokonał też, no to jest zwiadowca. Także no spróbujemy, no fajnie by było jakby nam ona tutaj padła. Powinna w zasadzie, bo to jednak w tym Esterosie główną blokadą to są wojownicy. Natomiast reszta jest dosyć prosta do ubicia, dokładniej, nam padło, super, zaraz wam pokażę te walki za pamięci. Mamy tutaj plus 6, no to też oczywiście będzie do kibla na kolejne dni, będę miał spokój, nie będę musiał szukać. Dobra, no już tutaj mówię, za pamięci wam to wszystko pokazuję. Najpierw sobie zobaczymy z tym bałwanem, no Fireball za 18800, o ile dobrze widziałem. No i zobaczymy jak to teraz wygląda. No walka praktycznie dwóch wojowników, z tym, że jednak no ten bałwan ma tutaj jeszcze bloki, którymi nas może pocisnąć. No ładny dosyć krytyk, kolejny krytyk, znowu krytyk, więc zobaczcie, on też w ogóle nic nie blokuje. No teraz pierwszy bloczek. Okej, no teraz prawie 12 milionów, więc no tutaj ładne krytyki powchodziły, to jest akurat prawie 16, zobaczcie. Kolejny, dobra, bardzo fajne krytyki, zobaczcie ile musieliśmy krytów dać, a i tak nam zostało wcale nie tak dużo HP, więc no szczęśliwa próba, ale grunt, że się udało. No i teraz mamy czerwoną demonikę, która tak naprawdę była tylko i wyłącznie tutaj, można powiedzieć, takim, jakby to powiedzieć, no nie wiem, zapomniałem teraz słowa akurat. Było takie fajne określenie, no tutaj też mocne kryty jej waliliśmy, jak sami widzicie, no tutaj jeszcze jakieś unikami nas postraszyła i ona też nam kryty dała, sprzedała, więc okej. Dobra, tutaj sobie znowu misję weźmiemy jakąś, no słabiutkie te misje można powiedzieć, ale dobra, niech będzie ta. Okej, lecimy dalej, co my teraz mamy? No teraz mamy chłopięcego Briana, no jego tutaj już raczej nie pokonamy, możemy sobie ze 100 grzybków na niego tak sportowo wydać, no ale on tutaj już jest jednak za dużym blokiem, więc na nim sobie znowu tutaj troszkę postoimy niestety. No i co? No i wbiliśmy jakiś tam progresik jest, więc to akurat na duży plus. Nie wiem, który tam mieliśmy, 354, czyli wbiliśmy w sumie, można powiedzieć, jeden level. Także no nie jest to nic wybitnego, ale zawsze coś. Zawsze to coś tam się, jeżeli chodzi o te lochy, na tym naszym paladynie ruszyło, więc to akurat na duży plus. No dobra, no tutaj tego Brianka sobie nie machniemy. Widzicie, że mam teraz bardzo podobne lochy do tych, które miałem na wojowniku, gdzie wczoraj tam robiliśmy sobie to pożegnanie z tego wojownika. Kto nie widział, ten sobie może wbić oczywiście. Cały czas powiem wam z tyłu głowy, myślę, jakie ja miałem określenie na tą demonikę, że to jest tylko... Kurde, no mam na końcu języka ten wyraz.
Może ktoś mi napisać w komentarzu, pewnie wiecie o co mi chodzi, ale akurat teraz zapomniałem. Okej, no co, no w tym strefie światła już chyba nic nie ruszymy, zawsze tutaj coś, no chyba dwa Hemoridory nam padły, tutaj jedną górę Olimp ruszyliśmy i tutaj dwa te Esterosy, więc to jest akurat na duży plus. No tego raczej nie ruszymy do tej pory. Karuzelę z idolami spróbujemy sobie machnąć, no mamy tutaj Zakreble. Cały czas nam on tutaj siedzi i padł, zobaczcie, dobra, pokonaliśmy Zakreble, więc już mamy kolejny tytuł odcinka, tytuł na odcinek, aby było ciekawiej, powiedzmy. Dobra, no tutaj ładne krytyki, o tutaj na hita, to jest wojownik, ale co my żeśmy tutaj, ta Kunegunda tu musiała porobić dużo. Dokładnie, zobaczcie ile mu Kunegunda zbija HP, dobra, zobaczymy to jeszcze raz, przejdziemy od razu do tej Kunegundy, jak to tutaj wyglądało. No tutaj pierwszy unik, tutaj zobaczcie jaki mocny hitek. I teraz z tego co widzę, no ona tutaj musiała naprawdę dużo podziałać, no krytyk za dużo. I zobaczcie jak szybko nam taka się szczęśliwa próba trafiła, że ta Kunegunda tutaj swoje zrobiła. Okej, no i tutaj hitek, no i my tutaj tylko żeśmy samym fireballem go dokończyliśmy, więc naprawdę fajnie. Dobra, mamy jakiś pierścionek, to jest na siłę, natomiast jak tutaj tu o, ten ma dosyć słaby, więc od razu mu podmienimy. Bo czemu by nie, okej, cyk. No i co? No i kogo my tutaj teraz mamy? Teraz mamy Golden Gumpiego, który jest magiem, no więc niestety my tutaj berkiem nie jesteśmy, więc go nawet nie będziemy klikać. No Hemoridoru nie damy rady jeszcze, to na pewno. Góry Olimp też nie, tego też nie. No do tego 13 piętra chyba sobie tylko wejdziemy. No tutaj mamy Sutenera Petyra, co za tym idzie maga po prostu, którego już dawno żeśmy pokonali na berserku. No ale tutaj też no ponad połowę mu zbijamy, no ale wiadomo to jest mag, więc tego HP troszkę mu będziemy zbijać, ale mimo wszystko za wiele mu na razie nie zrobimy. Dobra, no wejdziemy jeszcze sobie do tego Tornada. Tak czysto sportowo ze 100 grzybów tutaj zmarnujemy, żeby właśnie popróbować, czy ten ghoul coś tutaj się może uda. No ale to jest wojownik i to bardzo mocny, więc nie ma jakby co tutaj do niego podjazdu, w sensie no nie mamy jeszcze podjazdu do niego zbytnio. No coś tutaj się zacięło, pierwszy lag na tym odcinku, a mamy którą? 20 prawie długą minutę, więc dzisiaj dosyć długo wytrzymał Shakes bądź też mój internet, bardziej pewnie mój internet. Okej, no i co z tym ghoulem? No chyba nic, chyba jeszcze tutaj go nie ruszymy. No troszkę tego expa żeśmy mimo wszystko wbili, więc jestem akurat zadowolony, że ta karczma symulator, powiedzmy, nam tutaj troszeczkę dała tego levela właśnie wbić, chociaż i tak do demonko mamy 1,5 levela straty, więc w sumie dużo. Nie wiem jakie on ma tam lochy, ale mimo wszystko... No dobra, nie będziemy już go tu bić, bo to nie ma sensu. Mimo wszystko zobaczcie, że on ma tutaj prawie 357, więc no my mamy 1,5 levela straty. I nie wiem z czym, no na pewno on tutaj to 13 piętro ma jedno więcej zrobione. Więc teraz sobie, skoro ta Kunegunda jest w takiej formie i tyle uników robi, to sobie popróbujemy to 13 piętro, może nawet do 2500 grzybów, tak już na sam koniec odcinka. Ale mówię, no to mi da tam może level, chyba nawet nie cały, można powiedzieć, więc będę tak naprawdę level w plecy, ale nie wiem, przepraszam, ale nie wiem na czym właśnie, więc już tutaj głos powoli tracę. Więc będę tam musiał zapytać o te lochy, ale nie wydaje mi się, aby on coś tutaj większego machnął, bo pewnie by mi wysłał screena. Na pewno ten Estero zmachnął, no i to 13 piętro. Co ciekawe, pierwsze 8 na 10 13 piętro mi padło tam w darmowej próbie, tak jak wam mówiłem na początku. Natomiast on mi tam pisał, że na Twitchu jak streamował, to mu padło tam właśnie 8 na 10, wydał bardzo dużo grzybów, że mu padło. Natomiast 9 na 10 mu padło od razu tam praktycznie po 5 grzybach. No ja mam jak widzicie na odwrót, że to 9 na 10 mi nie chce padać. No ale dobra, no spróbujemy tutaj tą Kunegundą coś zadziałać, no mimo wszystko, bo fajnie by było jednak go pokonać, już byśmy tutaj mieli końcówkę tego 13 piętra, także akurat to by było spoko. No ale jak sami widzicie, nie chce nam to niestety padać. Dobra, no jeszcze te, no do tych 2500 mówię, zmarnuję.
Zobaczymy. No kurde, tutaj, no to jest wojownik, no tutaj Kunegunda musi zadziałać, my musimy dobić i tak naprawdę to tyle, więc myślę, że tutaj nie powinno być problemu, a mimo wszystko jest ten problem, mimo że tutaj często mu zostaje, no jak sami widzicie, tam po 40-50 milionów czasem ma takie próby, no to jednak ta Kunegunda nie chce nam tutaj podziałać fajnie, tak jak w przypadku Zakreble. No niestety z Zakiem tutaj powalczyła dosyć dzielnie, no i ten limit uników się już jej wyczerpał. Co za tym idzie, ten Motu z podbijakiem zbytnio tutaj ruszyć nie chce. No a szkoda, bo miło by było, żeby go już właśnie pokonać. No 355 poziom, no to już wydaje mi się, że to wypadałoby. Natomiast tego na 10, no to już będziemy męczyć dosyć długo, jak już nam tutaj ten padnie. Bo jednak mimo wszystko, no on jest tutaj o wiele cięższy, no tam 34 miliony, no jest to do zrobienia, no to nie ukrywajmy, że po prostu muszą uniki posiadać i tyle, no. Tylko, że kurde, coś nam widzicie nie chcą, no już tyle prób, ale mimo wszystko nic cały czas. No dobra, no jeszcze 40, może jakoś nam tam się uda machnąć tego całego Motu z podbijakiem. No ale to jeszcze wszystko zobaczymy. No przydało nam się, na pewno by nam się przydały tutaj wszystkie te kamienie z tej 20 kopalni, no bo to jednak to też daje sporego boosta do tych naszych statystyk. No i zresztą po tym towarzyszom w sumie też by się wypadało już powymieniać na same czarne, więc po prostu będę musiał, no jak widzicie, ja tutaj mam problemy z surowcami, no te rozbudowy robię dosyć szybko, że nawet skarbiec mam na 20 poziomie, a te surowce jednak to jest dosyć duży kłopot, nawet żeby te kamienie podrobić, żeby im podmieniać. No ale jak sami widzicie, no teraz muszę tej surki trochę pozbierać, poczekać głównie na skarby, chociaż skarby będą jeszcze dużo czasu do skarbu, więc jakby no po prostu zbierać codziennie z tego koła i z tych kości i pozamieniać te kamyki i na pewno by tutaj było o wiele prościej, jakby każdy nasz pachołek miał czarne, przynajmniej te średnie, no a my jak będziemy mieć wszystkie duże właśnie z tej kopalni 20, a potem będziemy sobie lecieć dalej, jeżeli chodzi o tą kopalnię. Dobra, no to by było w zasadzie na tyle, no jak widzicie, nie chce nam tutaj się poddać, więc nie będziemy już go tutaj męczyć, tutaj sobie jakąś misję machniemy na szybko. To jest dosyć słaba, więc sobie weźmiemy tą. Okej, tutaj pupile, jeżeli chodzi, no to jesteśmy na czwartej pozycji. Powoli tutaj gonimy Paula Terre, który już skończył tutaj grę. Jak widzicie, potek nie ma, no ale ma taką przewagę w tych pupilach, że jeszcze tutaj będziemy dosyć długo go gonić. Także go gonimy. No ja jestem na czwartej pozycji, także całkiem nieźle. W podziemiach, no tutaj akurat ten ranking nie jest zbyt ważny. To wygląda tak. Także okej, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz o treści Esteros. Ja oczywiście serduszko przypnę, wbijać na Discorda dla widzów. Zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem to przede wszystkim. I tak naprawdę to by było na tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.